No, cała moja historia jakby z tym przyjściem do kliniki z tymi laserami zaczęła się od tego, że moja narzeczona mnie wysłała przed ślubem, żebym troszeczkę poprawił tą moją skórę, no bo miałem gdzieś tam problemy i nadal delikatnie jeszcze mam jakieś potrądzikowe tak naprawdę zmiany. No i spotkałem panią doktor Kupczyńską i zaproponowała mi, że może by udało się to wszystko właśnie laserem zrobić. Pan Wojtek zgłosił się do mnie przed swoim ślubem. Problemem, który towarzyszył mu od wielu, wielu lat, były blizny i przebarwienia potrądzikowe, a także fakt, że ma po prostu tłustą skórę. Czyli problem ze świeceniem się, z widocznością porów, z tym, że ta skóra nie współpracowała na co dzień. Wojtek jest młodym człowiekiem, któremu zaproponowałam serię laserów frakcyjnych, ablacyjnych CO2. Aby po pierwsze spłycić blizny potrądzikowe, po drugie zredukować bądź usunąć przebarwienia, które pozostawił trądzik młodzieńczy, a także aby poprawić teksturę skóry, zmniejszyć widoczność porów, zmniejszyć tendencję do zanieczyszczeń tej skóry i wyregulować produkcję sebum. W trakcie dojrzewania korzystałem zarówno z usług kosmetyczek, ale też chodziłem do dermatologa i stosowałem wszelkiego rodzaju jakieś maści, kremy, najróżniejsze kwasy. No i te efekty były mniejsze lub większe, ale raczej bardzo krótkotrwałe i to bardzo szybko wracało. I też dolegliwości tak naprawdę były większe, bo to się bardzo wydłużało w czasie. A tutaj no, te efekty są te efekty pozabiegowe bardzo szybko znikają i już nie widzę jak gdyby właśnie tego dyskomfortu związanego z samym zabiegiem, to, gdzie wcześniej tak było naprawdę dużo i było to męczące. Najpierw zostaje znieczulenie, więc te odczucia w trakcie zabiegu na pewno są dużo mniejsze i jakbym miał je do czegoś porównać, to tak naprawdę chyba takie delikatne kopanie prądem może, jak kiedyś były takie długopisy kopiące prądem, to do takiej małej igiełki na ciele, bo właśnie takie delikatne nakuwanie skóry. Ale czy jest to bolesne? Nie powiedziałbym. Raczej jest to takie uczucie delikatnego szczypania, właśnie nakuwania delikatnego. Akurat w przypadku pana Wojtka nasilenie problemu nie jest zbyt duże, w związku z czym orientacyjną ilość potrzebnych do osiągnięcia satysfakcjonujących efektów estetycznych zabiegów określiłam na mniej więcej 3-4. Odstęp między tymi zabiegami to 4-6 tygodni, pod warunkiem oczywiście prawidłowego gojenia się skóry, co w dużej mierze oceniamy po pierwszej laseroterapii. Przy bardziej nasilonym problemie, bardziej widocznych bliznach, większych przebarwieniach, ta seria zabiegów jest po prostu dłuższa i z każdym następnym zabiegiem można zwiększyć moc parametrów laserowych, a więc spowodować głębszą ablację skóry, jednocześnie wydłużając proces gojenia się. Pierwsze efekty już widziałem tak naprawdę po pierwszym zabiegu i może nie były to takie efekty, że nagle moja twarz została oczyszczona ze wszystkich jakichś tam niedoskonałości, które miałem, ale bardzo dużym takim zauważalnym efektem tego zabiegu było to, że skóra zmieniła zupełnie kolor. Ja miałem wrażenie, że jestem po solarium albo po jakimś opalaniu, ale to chyba kwestia tego, że po prostu skóra wreszcie nabrała tego zdrowego koloru, troszeczkę się odżywiła, gdzieś tam lepiej ukrwiona była, bo naprawdę nawet moja narzeczona stwierdziła, że no, wyglądał jakbym był po solarium i ten efekt się utrzymuje do teraz, bo zawsze miałem też problem z tym, że wszyscy śmiali, że wyglądam jak syn piekarza, bo po prostu cały blady i twarz też taka blada, a teraz po tych zabiegach naprawdę ta skóra jest odżywiona i nabrała takiego zdrowego, lekko nawet brązowego koloru. W momencie, w którym rozmawiamy o takim zabiegu jak u pana Wojtka, czyli redukcji niewielkich blizn potrądzikowych, kilku przebarwień, odświeżenia skóry, okres rekonwalescencji zazwyczaj wynosi 5-7 dni. W momencie leczenia bardzo głębokich blizn potrądzikowych albo dość agresywnego liftingu laserowego mogą się wydłużyć nawet do 14 dni. I w tym momencie skóra jest piekąca, czerwona, mniej więcej po 3-4 dniach, to zależy od indywidualnych predyspozycji pacjenta, od zastosowanych parametrów laserowych, ale uogólniając, po 3-4 dniach skóra zaczyna się łuszczyć, więc też wyglądamy mocno niewyjściowo i uczulam, nie można przyspieszać tego procesu na przykład peelingami mechanicznymi, czy też zdrapywaniem, czy takimi różnymi egzotycznymi czynnościami, więc należy znowu poczekać 1-2 dni, aż ten naskórek się złuszczy, a nawet do 6-8 tygodni przy bardzo agresywnych zabiegach możemy spodziewać się zaczerwienienia skóry, szczególnie w momencie zmiany temperatury otoczenia, czy też spożycia alkoholu, bądź jedzenia bardzo ostrych potraw. Po pierwszym zabiegu czułem się dosyć fajnie. Tak naprawdę to uczucie takiego szczypania czy taki dyskomfort na skórze to odczuwałem do końca dnia i na następny dzień już żadnego dyskomfortu takiego bolesnego czy jakiegokolwiek niefajnego uczucia na twarzy.
Po drugim zabiegu było troszeczkę mocniej, bo zabieg był już troszeczkę mocniej wykonany, dlatego tak samo do końca dnia czułem nawet delikatny ból i następnego dnia podobny dyskomfort jak powiedzmy tego pierwszego dnia do końca wieczora. Ale potem już wszystko do normy wraca, więc jest bardzo, bardzo szybko, naprawdę. No a sama to zaczerwienienie i te efekty zabiegu maksymalnie do tygodnia znika wszystko, jedynie co, no to wiadomo, ta skóra jest potem bardziej wrażliwa na słońce, na jakieś inne, czy to nad parę, jakieś takie fizyczne czynniki. Koszt laserów, ja wiem, że to nie są małe pieniądze, bo to jest spory wydatek, ale jeśli sobie przypomnę wszystkie pieniądze, które wydałem, ile czasu trwało na poprzednie leczenie, czy to kwasami, czy lekami i wszystkie wizyty u kosmetycznych dermatologów, to na pewno podsumowując wszystko, co wydałem wcześniej, to wydałem na pewno dużo więcej pieniędzy. Zajęło mi to naprawdę na pewno dużo więcej czasu, a tutaj efekt jest naprawdę bardzo, bardzo zadowalający, którego nie osiągnąłem przez te wszystkie lata wcześniej. No, jak mam być szczery, to medycyna estetyczna kojarzy mi się tylko i wyłącznie z kobietami. Gdzieś tam z takimi zabiegami typu powiększanie ust, botoksy, jakieś takie bardzo drastyczne, zmieniające wygląd skóry. I tak naprawdę dopiero doktor Kupczyńska powiedziała mi, że to też jest dla mężczyzn i że to nie są jakieś mocno inwazyjne i rzeczy, które na przykład bardzo widać i będę wyglądał jakiś Ken czy cokolwiek takiego, tylko może mi po prostu poprawić wygląd mojej skóry, a to było w tym momencie też bardzo ważne dla mnie, bo zbliżam się do ślubu, więc gdzieś tam chciałem zadbać o tą skórę i zmieniłem w ogóle zdanie na temat medycyny estetycznej, że to też są te delikatne zabiegi, także dla mężczyzn jak najbardziej.